Dzień dobry, witam Was. Na początek sprawdzę tylko, czy mnie słychać i widać. Więc na początek próba. Czy jestem widoczny, czy jestem widziany, czy jestem słyszany? Więc sprawdzę tylko. Słychać. Więc skoro jedna osoba mnie słyszy, w takim razie komunikat ode mnie przez łącza internetowe już przepływa. No właśnie. Zacząłem dzisiejsze spotkanie takim westchnięciem. To jest takie nasze bardzo lowenowe. Z reguły zaczynamy tak spotkania grupowe. Jest to sposób właśnie taki powiedzenia, o czym jest metoda Lowena bez słów. Właśnie o takim puszczeniu, puszczeniu oddechu. Więc jak jesteście tam po drugiej stronie, to zanim jeszcze cokolwiek powiem, możemy spróbować wziąć taki jeden wspólny wdech i tak puścić w dół to wszystko, co mamy. Słuchajcie, ja nazywam się Piotr Zakrzewski i jestem facylitatorem w analizie bioenergetycznej Lowena. Najpierw może powiem, z czym jestem. Więc jest to dla mnie taka nowa sytuacja, mimo że występuję jako aktor przed publicznością czy przed różnymi zgromadzeniami, jednak taka interakcja z wami poprzez kamerę wideo i internet jest dla mnie czymś nowym i zaskakująco jest to dla mnie wymagające. Czuję emocje, które we mnie są, czuję, jak one są żywe, więc będę starał się być z nim, obserwować też swoje ciało i zobaczymy, jak najbardziej mi się uda tutaj z wami być bez odcięcia. O tym też powiem za chwilę. Więc na wstępie chciałem oczywiście też podziękować Bartoszowi za zaproszenie. To dzięki niemu, dzięki tobie dzisiaj mamy ten webinar i przyszłe zajęcia, na które również was zaproszę i o których również potem opowiem. Ale tak zacznijmy od początku. Lowen, bioenergetyka, o co chodzi? Część z was pewnie, która tutaj trafiła, zapewne wie coś o analizie bioenergetycznej, o tak zwanym Lowenie. Prawdopodobnie część z was czytała książki, może ktoś był kiedyś na jakiejś grupie, może macie jakieś doświadczenie z własnej psychoterapii. W każdym razie ja spróbuję opowiedzieć to w sposób taki bardzo przystępny, taki też dla osób, które nie mają w ogóle pojęcia, co to jest, czym to się je i jak to wygląda. Więc zacznijmy od początku. Ja mam też w sobie coś takiego, że lubię opowiadać historie i czasami mnie to może wprowadzać za dużo do mojej głowy, ale lubię opowiadać historie i w nich jest, w biografii autora jest bardzo dużo o metodzie. I ta metoda pracy z ciałem właśnie, psychoterapii przez ciało, wymyślona przez Aleksandra Lowena, zawiera bardzo dużo z tego człowieka i ciekawe jest poznać w ogóle jego drogę, w jaki sposób on doszedł do tej metody, którą dzisiaj praktykuję ja i praktykuje wiele osób w Polsce i która się ciągle rozrasta i liczę na to, że będzie to jeszcze bardziej popularne. Więc wszystko jak gdyby zaczyna się od Freuda. Freud był ojcem psychoanalizy, ojcem psychoterapii i tak naprawdę on był pierwszą osobą, która rozpoczęła pracę z psychiką w taki sposób zachodni. Nie mówimy o szamanizmie, o jakichś praktykach magicznych, które wcześniej też dotyczyły oczywiście pracy z psychiką, ale mówimy o współczesnej myśli psychoanalitycznej. Ona wychodziła od Freuda. Freud był dosyć specyficzny, były też specyficzne czasy, w których działał. Freud miał swoich dwóch uczniów. Jednych, oczywiście miał ich więcej, ale takich dwóch głównych uczniów. Jednym z nich był Jung, Carl Gustav Jung, a drugim uczniem był Wilhelm Reich. Freud stworzył psychoanalizę. Oczywiście ona ewoluowała, zmieniała się, ale głównie opierała się na rozmowie z pacjentem. Pacjent siedział na kozetce, nie oglądał, albo leżał na kozetce, nie oglądał swojego psychoterapeuty i tak odbywała się praca terapeutyczna, często metodą wolnych skojarzeń. Potem Freud odkrył takie zjawisko jak przeniesienie i przeciwprzeniesienie. W każdym razie Freud rozpoczął to.
miał tych dwóch uczniów. Więc tych dwóch uczniów zaczęło widzieć, że czegoś brakuje w myśli freudowskiej i Carl Gustav Jung zobaczył, że brakuje trochę takiego czegoś z wyobraźni, czegoś takiego niepoznanego, symbolicznego. No i on zadedykował całą swoją pracę odkrywaniu cienia, łączeniu właśnie psychoanalizy i rzeczy psychologicznych z tym, co powiedziałem na początku, z magią, z alchemią, z okultyzmem i tak dalej, ale też stworzył swój własny system pracy. Drugim uczniem takim wielkim Freuda był właśnie Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, osoba absolutnie niesamowita, zdumiewająca. Jego książki można czytać dzisiaj i po prostu zawierają tak niesamowitą wiedzę dotyczącą właśnie pracy z ciałem, że jest to wręcz szokujące. Wilhelm Reich zaproponował bardzo dużą zmianę wobec tego, co proponował Freud. On zaczął dotykać pacjentów i łączyć konflikty, które zachodzą w pacjentach, razem z ich ciałami. Że często pojawia się jakaś somatyczna odpowiedź, która jest odpowiedzią na sprawy psychiczne, a i sprawy psychiczne są połączone z tym. Tak, ciało jest połączone z psychiką, psychika połączona jest z ciałem, żeby mówić prościej. I on też zaczął dotykać pacjentów i pracować nad spięciami. Stworzył taką teorię pancerza mięśniowego i był bardzo popularny, chociaż nie wśród uczniów psychoanalitycznych, którzy go wykleli. Więc Wilhelm Reich po wielu latach przyleciał do Ameryki i tam prowadził swoją terapię. Prowadził terapię, szkolenia. W późniejszym czasie zajął się czymś takim jak orgon i energia życiowa. O tym nie będę mówił. Też jest dosyć ciekawe. W każdym razie, jednym z uczniów Reicha był właśnie Alexander Lowen. Alexander Lowen urodził się w XX wieku w Nowym Jorku, w żydowskiej rodzinie i przez pierwsze lata swojego życia był prawnikiem. Więc zyskał bardzo taki intelektualny zawód, gdzie wykorzystywał bardzo dużo swojego takiego umysłu wnikliwego. Ale już czuł, że to nie do końca jest to, czym chciałby się zająć. I wtedy trafił na terapię do Reicha. I ta terapia absolutnie odmieniła jego życie i spowodowała, że on zobaczył, że coś innego bardziej go pasjonuje. Odkrywanie właśnie siebie, odkrywanie swojej psychiki, ale też chęć pomocy innym i też pisanie książek go interesowało. Na ten moment Reich prowadził szkoły dla psychoterapeutów, ale żeby być w tej szkole, trzeba było zostać lekarzem. Więc nasz Lowen, Alexander Lowen, który miał wykształcenie prawnicze, musiał rozpocząć studia medyczne, aby rozpocząć pracę z bioenergetyką. Dlatego udał się do Szwajcarii i tam przez 5 lat studiował medycynę, powrócił, Reich go przyjął, został jego uczniem. Potem ich drogi się rozeszły i w trakcie tych spotkań z Reichem poznał innego takiego bardzo interesującego dżentelmena, Johna Pierakosa. I Lowen i Pierakos bardzo zainteresowali się pracą Reicha, połączeniem ciała i umysłu, umysłu i ciała. I posiadali wielką pasję. Pewnego razu postanowili, że będą spotykać się razem w jakiejś sali, w jakimś pokoju i będą praktykować różne ćwiczenia, różne rzeczy, które mogłyby pobudzić bardziej ich do odczuwania swojego ciała, do odczuwania swoich konfliktów wewnętrznych. Na tym robienia tego, na czym zbudowana jest bioenergetyka. I wtedy powstało coś takiego jak bioenergetyka. I teraz tłumaczę. Bioenergetyka to nie jest żadna bioenergoterapia, której też nie chcę dewaluować. Nie jest to dotykanie kogoś i przekazywanie energii, ale jest to nauka mówiąca o tym, że w naszym ciele płynie cały czas strumień energii życiowej. I jest to energia naszego krążenia, tam, gdzie płynie nasza uwaga, tak? Jeżeli jesteśmy bardzo dużo w głowie, wtedy nasza bioenergia idzie bardzo dużo do głowy. Jeżeli jesteśmy tacy mocno stąpający po ziemi, to właśnie może idzie w stopy. Więc oni wtedy stworzyli taki system bioenergetyczny. W momencie, kiedy to skończyli, Lowen poszedł swoją drogą, bardziej skierowaną na tak zwany grounding, a Pierakos poznał kobietę, z którą stworzył bardziej taki system opierający się o duchowość.
W tym momencie, kiedy drogi się rozeszły, Alexander Lowen zaczął tworzyć właśnie coś takiego jak analiza bioenergetyczna. Dlaczego to się nazywa analiza bioenergetyczna? Jest to dosyć takie dziwne zestawienie słów, które może nawet wywoływać pewien lęk. Ale analiza bioenergetyczna też się odwołuje do tej przeszłości Lowena, tej przeszłości prawniczej. Bo oprócz tego, że po prostu dzieją się w nas jakieś różne rzeczy związane z naszą energią, tak jak ona płynie, jakie mamy ciepłotę rąk, jakie mamy zawieszenia w ciele, o których też zaraz powiem, to jest jeszcze ten warstwa analityczna, że można tak naprawdę zobaczyć, co się dzieje, zaobserwować to. I wtedy Lowen stworzył szkołę analizy bioenergetycznej, która oprócz pracy z ciałem zawiera w sobie też pracę analityczną. Więc analiza bioenergetyczna jest to psychoterapia przez ciało, jest to system pracy przez ciało, ale również analityczny. Więc nie są to ćwiczenia fizyczne, nie są to ćwiczenia na wyzwalanie emocji, tylko jest to sposób dobranych pewnych ćwiczeń albo pewnych interakcji, które mają za zadanie dotknąć naszych procesów wewnętrznych i ponownie je przeżyć albo po prostu poznać je na nowo, ponieważ były ukryte i nie zdawaliśmy sobie z nich sprawy. Więc to jest bardzo ważne, bo wiele osób, które gdzieś myśli o Lowenie, myśli o tych ćwiczeniach, myśli tak, no to jest praca z ciałem, to jest troszeczkę miejsce na wyładowanie złości, no nie do końca. Lowen wyszedł z takiego założenia, że jesteś swoim ciałem. To było jego główne założenie tej bioenergetyki. Jesteś swoim ciałem, że nie ma rzeczywistości poza rzeczywistością ciała. Więc wszystko, co jest jak gdyby z wyobraźni, oddala nas tak naprawdę trochę od nas samych. Oczywiście możemy korzystać z naszej wyobraźni, to jest zasób, ale jeżeli jesteśmy za dużo w głowie, za dużo w wyobraźni, wtedy nie mamy kontaktu z rzeczywistością, bo nie mamy kontaktu do końca ze swoim ciałem. Więc mamy te dwa zdania. Jesteś swoim ciałem oraz nie, rzeczywistość poza ciałem jest iluzją. Więc wszystkie te ćwiczenia, które Lowen gdzieś zaproponował, miały na celu pobudzić człowieka do tego stopnia poprzez ćwiczenia fizyczne, aby mógł poczuć siebie bardziej, aby mógł poczuć więcej części ciała, aby mógł poczuć siebie stojącego na przykład, ale nie tylko wrażeniowo, że stoję, ale odczuwającego siebie, że stoję, wyrażającego siebie, że stoję. I teraz przychodzimy do takich trzech rzeczy, które bioenergetyka, o których bioenergetyka mówi, czyli energia, uziemienie, kontenerowanie, przepływ i wyzwalanie. Wyzwalanie energii. Więc jeżeli mamy taki, jeżeli uznalibyśmy, że człowiek jest taką maszyną, w której znajduje się energia albo coś takiego energetycznego, to tak jak w każdej rzeczy energetycznej istnieje przepływ energii. Tak jak mamy druciki i prąd, to ta energia przepływa, tak? Ale też można na przykład energię kondensować w baterii, ale też można ją używać na różne cele. Więc można by powiedzieć, że człowiek, który jest zdrowy, to jest człowiek, który jest w pełni kontaktu ze swoim ciałem, z przepływem, odpływem i wyraża wtedy, kiedy chce. No ale w toku naszego wychowania i w toku tego, jaki sposób żyjemy, wszystko jest trochę zachwiane, tak? Więc część ludzi jest niedoładowana, część ludzi się szybko rozładowuje, czyli szybko złości, a część ludzi bardzo coś trzyma, co niekoniecznie znaczy, że jest kontenerowane. Więc praca lowenowska też opiera się na tej strukturze ładowania, pomieszczania i wyrażania. Tylko wszystko jest robione tak, żebym ja miał kontakt ze swoim ciałem kiedy to się dzieje. Lowen zaproponował taką teorię, że istnieje coś takiego jak body-mind split, czyli nasze ciało i nasz umysł z jakiegoś powodu w naszym wczesnym dzieciństwie rozłączyły się. Poprzez to nasz umysł stworzył fałszywy obraz ciała. Więc można powiedzieć, że stworzył tak zwane fałszywe ego. Chociaż my w bioenergetyce mówimy bardziej o fałszywym obrazie ciała. Lowen też powiedział kiedyś, że miejsce w ciele, którego się nie da poczuć albo którego się nie czuje,
jest nieświadomością. Więc ten body-mind split, on powstaje bardzo wcześnie, tworzy się już w trakcie porodu albo podczas pierwszych 7 lat życia. Oczywiście może powstać później, ale głównie w ciągu tych pierwszych lat życia, kiedy powstają tak zwane struktury charakteru, czyli struktury napięć mięśniowych. I teraz, jak to prosto wytłumaczyć? Kiedy jestem małym dzieckiem i czegoś się przestraszę, to moje ciało zaczyna reagować. Mówi się, strach ma duże oczy, więc jak pojawiłoby się teraz coś przed nami strasznego i byłbym małym dzieckiem, to bym się przestraszył. Ale tuż po tym bym to rozładował i uziemił, puścił w dół. Tak? To jest jak gdyby naturalna reakcja. Tak? Jak widzimy kota, który coś zrobi, to on nagle się uspokaja. I taka sytuacja też się dzieje z małym dzieckiem. Kiedy się przestraszy, to opadnie. Ale jeżeli ta sytuacja będzie się powtarzać cały czas, to dziecko będzie ciągle w stanie napięcia. Do tego stopnia, że lęk przed poczuciem emocji, strachu będzie tak duży, że to wszystko zostanie w naszym ciele jako nasz nowy wygląd, jako nasze nowe odczuwanie. Jest bardzo wiele różnych rzeczy, które dzieją się podczas naszego dzieciństwa, które powodują powstawanie tak zwanego pancerza mięśniowego. Kiedy jesteśmy młodzi, ten pancerz mięśniowy jest bardzo istotny i chroni nas dosłownie przed śmiercią. Ale w momencie, kiedy jesteśmy dorośli, kiedy jesteśmy już pełnoletni, nie potrzebujemy tego pancerza, ale cały paradoks polega na tym, że ten pancerz cały czas jest w nas i nawet zapominamy, że go mamy i zapominamy, jaki jest ciężki. Praca właśnie bioenergetyczna, analiza bioenergetyczna jest też o rozpoznawaniu tego pancerza, o rozmiękczaniu go. Ale nie o takim zadaniu, żeby ten pancerz zniwelować, ale żeby go rozbroić, żeby go poczuć, żeby zobaczyć, czy chce go mieć, czy go nie chce mieć. Też jest o tym. Więc praca Lowenowska i ten body-mind split jest też o stworzeniu nowej relacji, o zbudowaniu nowego obrazu ciała. Więc z jakiegoś powodu ten stary obraz ciała musi być zaakceptowany, ukochany, rozpuszczony i stworzony nowy. Zastanawiam się, co teraz powiedzieć, więc powiem tak, o tych przewlekłych napięciach mięśniowych. Więc jako ludzie żyjemy w stresie, dzieją nam się różne rzeczy. Więc oddychamy. Oddech jest taką naszą naturalną czynnością. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. W każdym razie z natury wiemy, jak oddychać. Oddychamy głęboko, jako małe dzieci, kiedy zobaczymy właśnie psa, jak on oddycha pełnymi piersiami. Ale tuż, jak pojawiają się takie trudne emocje, kiedy jesteśmy małymi dziećmi, to oddech się spłyca. I właśnie tak jak w tym momencie przestraszenia. Oddech się spłyca, nie dostaje się do przepony, w dół brzucha. Idzie tu. I w momencie, kiedy zaczynam potem pozwalać sobie na to, żeby ten oddech nie szedł znowu w dół, to zaczynam oddychać na przykład tylko górą swoich piersi. I wtedy naturalnie ten pomniejszony oddech powoduje to, że ten pancerz może się utrzymać. Ale to, że podnoszę ten pancerz, że podnoszę te ramiona do góry, jest wydatkiem energetycznym. Więc to, co mogłoby być przeznaczone na to, żeby mógł bardziej być sobą, jest przeznaczone na trzymanie pewnego rodzaju zbroi. Tak? Zbroi, której potem w perspektywie czasu, o której zapominam i utożsamiam się, że to jestem ja. Nie, ja się zawsze złoszczę. Nie, ja zawsze jestem smutny. Nie, ja nie wychodzę z domu. Nie? Oczywiście to jest historia o nas. Ale to do końca nie jesteśmy my. Wiemy, że ponad naszymi nawykami jest jeszcze coś, co jest bardziej nami. Tak? I to też jest trochę o tym, że analiza bioenergetyczna też jest właśnie o budowaniu tego połączenia, żeby być bardziej sobą, bardziej w ciele, bardziej mieć taki dobry obraz swojego ciała, pełny obraz swojego ciała. Pełny obraz, czyli nogi, na których stoję, miednica, którą czuję i seksualność, brzuch, który mi podpowiada, serce i klatka piersiowa, które czują, serce bije, dłonie, które chwytają, usta, które mówią to, co chcę, przez gardło, przez które przepływają słowa, które chcę i to, co widzę, to co chcę widzieć. Tak?
Więc te przewlekłe napięcia mięśniowe, one powstają w różnych miejscach i tworzy się ten tak zwany pancerz. I w analizie bioenergetycznej staramy się nie katalogować ludzi poprzez struktury charakteru czy poprzez pancerze, ale można powiedzieć, że jeżeli ktoś ma uniesione ramiona do góry, no to jest jakiś zamrożony lęk w tej osobie, tak? Jeżeli ktoś ma na przykład skarbione łopatki, głowę w dół, to w jakiś sposób ciało chciało chronić serce. I w ten sposób dochodzimy trochę do tematu języka ciała. Też książka Lowena, jedna z pierwszych, jeżeli nie pierwsza, nazywa się Język ciała, bo ciało przedstawia, jest to jak gdyby taki, mówi nam, kim my jesteśmy i jak się zachowujemy. Więc jeżeli ktoś ma tak przeprostowaną tutaj klatkę piersiową i nic mi nie grozi, nic mi nie grozi, nikt mi nie potrafi nic zrobić, no to po prostu tutaj coś nabudowuje, bo to jest nienaturalne trzymać tak klatkę. Gdzieś głowa jest wycofana, miednica wtedy też jest wycofana i ja mogę wszystko przyjąć na klatkę. Tak? To tworzy pewne schematy, w jakich w życiu działamy. I te różne napięcia mięśniowe, różne napięcia chroniczne tworzą pewne struktury. I struktury charakteru rozpoczynają się tak naprawdę już od porodu i wiążą się z tym, w jaki sposób dziecko łączy się w relacji ze swoim ciałem, z matką, z rodziną, a przez to, jak łączy się z matką i z rodziną, jak znowu łączy się ze sobą. Więc mamy kilka struktur charakteru. Pierwsza taka opisana to jest struktura schizoidalna, kiedy dziecko mniej więcej od porodu do półtorej roku życia jest utożsamione z matką. I wtedy jest bardzo delikatne i bardzo ważny jest kontakt cielesny z matką, wzrokowy, słowo, karmienie. Dziecko musi mieć wtedy matkę, żeby zdrowo się rozwijać, bo jeżeli zostanie zabrane od matki, to czuje, jakby kawałek siebie został od tego dziecka zabrany i wtedy lęk jest tak duży, że dziecko zaczyna wchodzić w takie różne rzeczy, które mają chronić przed unicestwieniem. Potem, kiedy dziecko jest trochę starsze, nadchodzi faza oralna, czy to jest faza, kiedy dziecko zaczyna czuć swoje potrzeby, potrzeby ssania piersi, kiedy zaczyna sięgać po różne rzeczy, mówić pierwsze słowa. Jest to moment, kiedy właśnie energia płynie mocno do ust, do rąk, do nóg. Kolejną fazą struktury charakteru jest faza, nazwijmy to masochistyczna. Struktura masochistyczna jest to struktura, która jest związana z na przykład z wypróżnianiem, z treningiem czystości. Oczywiście te wszystkie struktury się bardzo przemieniają. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest jedną strukturą charakteru, bo jest to jakiś model trochę archetypowy, ale każdy z nas jest troszeczkę taką mieszanką tych różnych struktur. Mamy tą fazę masochistyczną. Po tej fazie masochistycznej dziecko zaczyna czuć to, że jest istotą seksualną. Czuje, że przepływa przez nie przyjemność. O przyjemności też trochę powiem później. I wtedy ta przyjemność jest projektowana albo odczuwana wobec rodziców. Albo rodzica tej samej płci, albo rodzica płci przeciwnej. I znowu, w zależności od tego, czy rodzic tę miłość przyjmie, czy odrzuci, tak się też rozwija potem pancerz mięśniowy i obrony. Obrony, żeby nie czuć, tak? Obrony, żeby nie czuć tych wszystkich negatywnych rzeczy. No i jak się tworzy ta odczuwanie tej seksualności, to też tworzy się tak zwana faza narcystyczna i faza sztywna. I mniej więcej do 7 roku życia rozwija się mózg dziecka, a potem po 7 roku życia oczywiście nowe rzeczy przychodzą, mogą przyjść różne traumy, ale tak naprawdę operujemy na tych 7 latach naszych pierwszych przyzwyczajeń, naszych pierwszych wdruków. Dlatego też podczas pracy bioenergetycznej dotykamy tych rzeczy, które są wczesne. I teraz dlaczego tego dotykamy? Jak to jest możliwe? Otóż jest to możliwe, bo ciało istnieje zawsze tu i teraz. Dla ciała nie ma tak naprawdę znaczenia, czy coś wydarzyło się czy wydarzyło się wczoraj, czy wydarzy się jutro. Zawsze wszystko wydarza się dzisiaj. Więc jeżeli znajdzie się jakiś łącznik z tym trudnym wydarzeniem, to można to przeżyć w swoim ciele. Może się to pojawić na nowo, tak? Nie musi to być od razu traumatyczne, tak? Ale może się to pojawić. I
Cały myk polega na tym, że uczucia są spolaryzowane. Więc jeżeli nie jesteśmy w stanie w życiu przyjąć głębokiego smutku, to nie będziemy w stanie przyjąć głębokiej radości. Ale jeżeli będziemy potrafić pomieścić, skontenerować właśnie jak ta bateria dużo smutku, to też siłą rzeczy będziemy w stanie pomieścić dużo radości. Jeżeli będziemy w stanie pomieścić, wypłakać się, to będziemy mogli pozwolić naszemu ciału też poczuć przyjemność odpuszczenia. Powstają te struktury charakteru i każdy z nas nosi swoje ciało i jest swoim ciałem. Więc pracując w analizie bioenergetycznej, możemy spojrzeć na osobę i zobaczyć tak naprawdę, z czym ona się boryka, albo gdzie coś zahacza naszą uwagę. I często pewnie widzieliście osoby, które mają smutne oczy, albo ciągle są złe na twarzy. Ja oczywiście teraz przesadzam. Ale można powiedzieć, że jeżeli ktoś ma takie zmarszczone czoło, to on czegoś może nie chce zobaczyć, może czegoś nie widzi i mówi, nie, taki jestem zawsze. Można powiedzieć, że taki właśnie Clint Eastwood, tak? Ale to, że to ciało wyraża taką ekspresję, to znaczy, że rzeczywiście świat jest odbierany trochę przez ten pancerz i jest widziany właśnie w ten sposób, bo komunikat ciągle idzie do mózgu, że coś jest niepewne, coś jest nieoczywiste, albo a, dzisiaj to w ogóle jest wszystko zepsute, wszystko jest do bani, tak? Więc siłą rzeczy widzimy w innych osobach to takie drobne rzeczy. O, on to wygląda na smutną, on wygląda na wesołą. Więc w dużo głębszym spojrzeniu można zobaczyć, że człowiek cały czas wyraża siebie. I może wyrażać siebie w ekspresji, ale też po prostu w tym, jak wygląda i jaki jest. Tak? I jeżeli dzieje się to bez pracy wewnętrznej, to zwykle jest to automatyczne. Bo oczywiście, jeżeli ktoś pracuje nad sobą, czy to w analizie bioenergetycznej, czy w innych szkołach, to oczywiście jest w stanie zaobserwować rzeczy w sobie i nie tyle je zmieniać, ale mieć decyzję, czy mogę coś wyrazić, czy chcę z tym zostać. Tak? I wtedy oczywiście jestem swoim ciałem, nie zmienię go, chociaż ono troszeczkę się zmienia, ale zmienia się w sposób, w jaki do tego podchodzę. I znowu, analiza bioenergetyczna nie jest o zmianie ciała, o zbudowaniu mięśni, czy opuszczeniu ramion. Ona jest o poznaniu siebie. Ale gdzieś w drodze tej całej pracy z poznawaniem siebie, z odpuszczaniem właśnie energii w dół, ciało się zmienia, tak? Napięcia się zmieniają, oczy się rozluźniają. Oprócz tych różnych struktur charakteru, o których opowiedziałem, mamy jeszcze coś takiego jak 7 taśm. Reich opisał coś takiego jak 7 taśm, które nas tak mocno spinają, powodują to, że znowu przepływ energii jest albo gdzieś naładowany, albo gdzieś rozładowany. I te taśmy, one są naokoło różnych miejsc w naszym ciele, tak? Czyli jest na przykład taśma oczu, taśma oralna, taśma gardła, taśma klatki piersiowej, taśma przepony, taśma brzucha i taśma miednicy. Tak? I te taśmy są jak gdyby takim pasem, który powoduje, że nie będę, czegoś nie czuję. Tak? I na przykład przepona, jeżeli przepona jest mocno ściśnięta, to bardzo często dzieli nasze ciało na dwa. Tak? Dzieli nasze ciało na dwa, że albo nie mamy poczucia naszych stóp, tak? Albo miednicy. I często też na przykład zakochujemy się bezgranicznie, ale nie szukamy swoich potrzeb, nie patrzymy na swoje potrzeby, tak? Więc mamy jak gdyby takie 3 główne segmenty. Segment głowy, myśli, uczucia i seksualność, tak? Więc znowu w analizie bioenergetycznej staramy się poczuć pełni, poczuć cali. I też poczuć przyjemność płynącą z tego, że mam ciało. Kolejną rzeczą, która jest też ważna, zdaję sobie sprawę, że tego jest dużo, co mówię, będziecie też mogli sobie potem wrócić do niektórych rzeczy, ale to też jest część mojej struktury, że ja po prostu czasami dużo mówię, ale mam nadzieję, że na razie nadążacie. Więc jest jeszcze coś takiego jak żywotność. Tak? Można powiedzieć, czy ktoś jest żywotny, czy jest nieżywotny. No, miarą żywotności jest to na przykład, czy ma ciepłe ręce, skórę, która wyraża taki zdrowy kolor, może w sposób, czy dużo mówi, czy coś czuje, ale też jak wibruje. Jednym z elementów naszej pracy bioenergetycznej jest też praca z wibracją, która jest trochę inna niż w pracy na przykład zaproponowanej przez Davida Berceliego w Trauma Releasing Exercises, ale też pracujemy z wibracją. Ale wibracja ma
na celu w analizie bioenergetycznej pobudzić pewne emocje, żeby można było je skontenerować, poznać, wyrazić i tak dalej. Dobra, to teraz jak pracujemy? Więc analiza bioenergetyczna jest to psychoterapia. I jak to psychoterapia? Ma jakiś proces, więc jest psychoterapeuta i jest pacjent. Więc w analizie bioenergetycznej pacjent przychodzi do psychoterapeuty i jest ustalany kontrakt, czyli to, co pacjent chciałby zmienić, usprawnić w swoim życiu, co chciałby zrozumieć. Wtedy terapia przebiega w ramach tego procesu, w ramach tego kontraktu. Więc jest tam bardzo dużo rzeczy werbalnych, bardzo dużo mówionych, to jest właśnie ta część analityczna, ale przewagą terapeuty w analizie bioenergetycznej jest to, że my również spoglądamy na ciało i też również proponujemy różne ćwiczenia związane z ciałem, które mają na przykład coś pomóc pacjentowi zrozumieć. Więc jak pacjent wyraża złość, której nie może poczuć, to na przykład prosimy, żeby wyciągnął ręcznik, zgiął go tak i teraz tak mocno ściskając ręcznik spróbował powiedzieć: nienawidzę cię, tak, i poczuć to. Oczywiście teraz bardzo to upraszczam i w gabinecie tak to nie wygląda, ale żeby dać wam troszeczkę takiego smaczku, albo żebyście mogli troszeczkę zrozumieć też, czym są te ćwiczenia i jak z nimi pracujemy. Oprócz, no i tak, pracujemy z rozmową intelektualnie, ale też poprzez ćwiczenia i budujemy więź, więc jest to terapia pogłębiona o ciało. Jest to terapia pogłębiona o ciało. I to tak jak Lowen powiedział, człowiek może kłamać, ale ciało nie kłamie nigdy. Tak? I to też nie jest związane z mentalizmem, z oglądaniem reakcji, czy ktoś zasłania się, czy coś mówi. Też, ale głównie z tego, jak się zmienia na przykład ciało, kiedy rozmawiamy z tą osobą, kiedy jesteśmy z nią w kontakcie. Druga część naszej pracy to jest praca grupowa. I praca grupowa polega na tym, że spotyka się grupa, w której jest osoba, która facylituje proces. I ta grupa pracuje w określonym cyklu. Jest to zwykle grupa otwarta, ale może być zamknięta. Więc grupa spotyka się na sali, zajęcia mają swój określony set and setting i kończą się, spotykamy się potem na kolejne zajęcia. Zwykle są to cykle, są też warsztaty. Ale w pracy grupowej wspólnie wykonujemy różne ćwiczenia. Różne ćwiczenia, które też, jeżeli bylibyście zainteresowani, można sobie poczytać o nich w książce Lowena Droga do zdrowia i witalności. Jest tu bardzo dużo różnych ćwiczeń indywidualnych i też takich do pracy w grupie. Więc osoba, która jest facylitatorem takiego wydarzenia, tworzy pewien zakres ćwiczeń i tych ćwiczeń się nie komentuje. Po prostu wykonujemy ćwiczenia i pozwalamy sobie przeżywać. Bo praca lowenowska w grupach jest o przeżywaniu. Więc przeżywamy to, co się wydarza na tych zajęciach i dotykamy rzeczy nowych. Więc zajęcia rozpoczynają się rundką, kiedy spotykamy się i mówimy, co u nas. Potem jest część praktyczna. W tej części praktycznej ja jako facylitator nie mówię, jaka struktura tu pracuje, nie tłumaczę ćwiczenia, pokazuję tylko ćwiczenie, modeluję ćwiczenie, jak ja je robię, a następnie każdy próbuje to ćwiczenie robić. I znowu, wszystko, co się dzieje podczas grupy, jest warte obserwacji. Z reguły, jak się grupa rozpoczyna, jak siedzimy w kręgu, mówię takie zdanie, że w momencie, kiedy usiedliśmy tutaj w kręgu, to tak jakbyśmy usiedli przy wigilijnym stole. Zaczynają działać projekcje, zaczynają działać procesy. Obserwuj to, bo to jest laboratorium. Tu wszystko jest rzeczywiste, tak? Bo to, co przeżywam, to przecież jest we mnie. Ale też troszeczkę nierzeczywiste, bo przecież nie dotyczy to moich rzeczywistych osób z życia, tak? Tylko kolegów albo ludzi, z którymi współpracuję. Więc w trakcie tych ćwiczeń nasze ciało, które tak jak powiedziałem, zawsze jest tu i teraz, wchodzi w jakieś różne procesy energetyczne, emocjonalne i na przykład pracując w jakimś ćwiczeniu z jakąś osobą, możemy mieć wrażenie, jakbyśmy mówili to do matki. Na przykład zostaw mnie w spokoju, tak? Zostaw mnie, nie chcę i tak dalej, w zależności od ćwiczenia. I to jest zupełnie nieważne, czy ta osoba jest mężczyzną, czy kobietą. Może po prostu jest coś w niej, co wyzwala w nas to poczucie, rozmawiając z matką. Tak? Więc bardzo ważne jest to w naszej pracy, o czym mówimy, to jest tak zwany kontrakt, żeby zakontraktować, że to nie chodzi o to, o ciebie, to jest praca z przeniesieniem, przeciwprzeniesieniem, z projekcjami, ale też staramy się stworzyć bardzo, bardzo, bardzo duże
dużą przestrzeń do tego, żeby dbać o całą grupę. To jest najważniejsze, zadbanie o całą grupę. No i ta cała praca kończy się właśnie znowu rundką. Z czym kończę? Tak wygląda praca w analizie bioenergetycznej. Warsztaty, grupy i terapia. Terapia jest czymś troszeczkę innym niż grupy. Jest czymś bardziej takim narzędziem chirurgicznym, takim wejściem bardziej w sedno, pracą relacyjną. Praca grupowa jest pracą jak gdyby w takiej strukturze rodzinnej, tak? Praca warsztatowa jest bardziej skondensowana na pewnym temacie. Teraz to. Przyszły takie czasy, że przechodzi bardzo dużo ludzi do online. I ja na początku dosyć sceptycznie myślałem o pracy online lowenowskiej, ale zdziwiłem się, kiedy pierwszy raz zacząłem praktykować bioenergetykę przez kamerę. Zobaczyłem, jakie to nowe możliwości daje. Oczywiście coś tracę, ale też coś zyskuję, jak w życiu, tak? Nowa okoliczność jest szansą na poznanie nowego, ale też pożegnaniem trochę tego, co było stare. I zdecydowałem się zaproponować wam właśnie taki cykl 4 spotkań, na które chciałbym was zaprosić. I 4 te spotkania byłyby dedykowane bioenergetyce, pracy indywidualnej, ale też troszeczkę próbie połączenia z tym, co się dzieje tu i teraz, tak? Co się dzieje w naszej obecnej sytuacji, kiedy jesteśmy troszeczkę pozamykani w domach, nie możemy za bardzo wychodzić, kiedy czasami ktoś jest obok w pokoju albo obok nas i już mamy dość, nie chcemy być obok tej osoby, kiedy czujemy, że brakuje nam powietrza, albo kiedy po prostu się boimy, kiedy pojawia się lęk. Więc chciałem zaproponować wam taki cykl zajęć, który będzie miał strukturę 1,5 godzinną. Będziemy zaczynać 15 minut od takiej rundki na kamerkach, kiedy będziemy mówili, co u nas, co czujemy. Potem będzie godzinna praktyka, gdzie ja będę proponował ćwiczenia, a wy na swojej macie, czy za pomocą ręcznika, czy lusterka, bo będziemy też korzystać z różnych obiektów, będziecie wykonywać, będziecie w tych ćwiczeniach, żeby nie mówić o wykonywaniu. A na koniec będziemy mówić, z czym zostajemy. Więc pierwsze zajęcia, które zaproponuję, to jest to ja, Piotrek, to ja jestem, tak? To ja, a to mój smutek, a to moja złość. Smutek i złość to są takie dwie podstawowe emocje, to jest takie abecadło emocji, które się u nas pojawia. Niektóre osoby reagują złością, żeby nie czuć smutku, a niektóre osoby po prostu się bardzo smucą, kiedy potrzebna jest złość. I podczas tych zajęć połączymy się za pomocą ćwiczeń indywidualnych ze swoim ciałem. Tak? Na początek zrobimy tak zwaną bioenergetyczną rozgrzewkę, w której będziemy zwiększać ładunek, pobudzenie naszego ciała, żywotność naszego ciała i stworzymy bezpieczną przestrzeń do skontaktowania się właśnie ze smutkiem i złością poprzez te ćwiczenia. I to jest bardzo ciekawe, bo te maskujące się nawzajem emocje, one szczególnie objawiają się w ostatnim czasie. Bo albo jesteśmy źli na sytuację, jesteśmy źli na to, że musimy nosić maseczki, albo po prostu bardzo się boimy, albo jesteśmy smutni, bo nie wiemy, co się wydarzy. Więc to też jest, te zajęcia będą też taką próbą skontaktowania się, z czym jestem teraz, czy jestem ze swoją złością, a może po prostu chcę się wkurwić, chcę być zły, chcę się zdenerwować, mam do tego prawo, tak? Albo po prostu chciałbym wreszcie coś puścić i zapłakać, tak? W trakcie tych ćwiczeń też będziemy robić takie różne rzeczy, które pomogą wam na co dzień. Poznacie takich kilka ćwiczeń, które będziecie mogli na co dzień wykonywać, dodawać je do takiego swojego osobistego psychicznego BHP. Też dzisiaj jest webinarium, w którym zawieram bardzo dużo treści, ale jak będziemy pracować grupowo, to ja praktycznie nie będę mówił, tak? Będę coś proponował, jeżeli chodzi o ćwiczenia, ale już nie będzie tej warstwy merytorycznej, taka jak jest teraz, chyba że rzeczywiście będą jakieś pytania, na które chcielibyście poznać odpowiedź, to jeżeli nie będą one dotyczyć naszego procesu, który będzie trwał, bo całe, gdyby 4 spotkania są całym procesem, to będę starał się też na nie odpowiedzieć. Tak, drugie zajęcia, kiedy już poczuję, że jestem, poczuję, że mam kontakt ze swoim smutkiem albo ze złością, przejdę do tego, że ja potrzebuję przestrzeni, tak? Kiedy jestem w swoim ciasnym domu, a może w ogóle jest ten dom duży, ale ja się czuję, jakby mnie ta sytuacja, to wszystko, co się dzieje, przytłaczało, to będziemy pracowali nad poczuciem granic,
nad poczuciem granic swojego ciała, nad odpychaniem tego, czego nie chcę, tak? Nad zrzucaniem tego, czego nie chcę, nad czuciem przestrzeni siebie i czuciem głębszego oddechu w sobie. I sytuacja, w której teraz jesteśmy, sprzyja temu, żebyśmy czuli się przytłoczeni, niestety. Sprzyja poczuciu izolacji i sprzyja temu, żeby spłycać oddech. Sytuacja, która teraz się dzieje, też jest trudna, bo bardzo wielu osobom odpala ona, triggeruje, haczykuje. Tak jak mówiłem, ciało jest zawsze tu i teraz, ale coś się przypomni, coś się nagle będzie chciało uwolnić. Też dotyka wczesnodziecięcych traum, tak? Tych, które opowiadałem, zdarzają się podczas tworzenia tak zwanych struktur charakteru, tak? Albo jakaś trauma lęku, albo trauma porzucenia, albo trauma odrzucenia seksualnego, albo trauma właśnie ja muszę obronić całą rodzinę. Więc podczas tych drugich zajęć będziemy praktykować granice i jak uczyć się za pomocą ciała zagarniać swoją przestrzeń, tak? Wyrażać to, co potrzebuję. Nie chcę, to mi nie służy, a to chcę, to nie, stop, tak? I w tę stronę. Trzecimi zajęciami będą ćwiczenia zobacz mnie. Zobacz mnie i będziemy pracować z lusterkiem. I w tym momencie będziemy chcieli poczuć się zobaczonym. I też w bioenergetyce mówimy, że można na coś patrzeć, ale można też coś widzieć. I tu nie będziemy mówić o takim patrzeniu, że patrzę na jakiś obiekt, tylko widzę. Jak to by było zobaczyć siebie? I podczas tych zajęć będziemy pracować zarówno z lusterkiem, ale też z kamerkami. To jest bardzo ciekawe, w jaki sposób to działa. Jest to takie dla mnie wielkie odkrycie technologii, że patrząc w kamerkę, nawet teraz, kiedy patrzę na siebie, to mogę zobaczyć, czy ja siebie widzę, czy ja na siebie patrzę. I może właśnie w tej chwili, pierwszy raz podczas tego webinaru, naprawdę siebie zaczynam widzieć. A wcześniej po prostu patrzyłem w jakieś odbicie, tak? I też będziemy wykorzystywać kamerki do tego, żeby pracować ze sobą, żeby zobaczyć, jaka jest różnica między widzę cię, a patrzę na ciebie. Albo zobacz mnie, zobacz, z czym jestem. Tak? Widzę cię, Piotrek. Widzę cię z twoją wrażliwością, tak? Ale też widzę, że mówisz. Masz kontakt ze swoim ciałem. Tak? Żeby też sprawdzać, z czym ja jestem, tak? Zupełnie jest wielka różnica między tym, jak patrzę na lustro i sprawdzam, czy moje włosy dobrze wyglądają, albo jak rozmawiam na kamerce, czy patrzę na, no dobrze wyglądam, dobrze, a zobaczyć siebie. Jak już zrobimy te zajęcia, to będziemy wchodzili w ostatni cykl zajęć, w ostatnie, czwarte zajęcia, które nazwałem zostaję ze sobą, ale wychodzę do świata. I często się dzieje tak, że musimy pójść do pracy, której nie lubimy. I pytanie, czy ja jestem wtedy ze sobą, czy ja po prostu coś robię? Albo kiedy wiemy, że ktoś robi coś, co nam nie sprzyja i albo reagujemy, że to odrzucamy, albo w ogóle nie reagujemy. Pytanie, czy ja jestem ze sobą? Więc poprzez te wszystkie trzy zajęcia, cztery tak naprawdę, będziemy próbować poczuć ja jestem, poczuć to, co czuję, ale też poczuć, że te zajęcia zbudowały we mnie to, że będzie mi łatwiej wyjść do ludzi. Tak? I to nie tylko chodzi o wyjście na nogach, ale wyjście z tym, co czuję. Oczywiście cykl zajęć jest krótki, ale nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Tak? Może wtedy poczuję, kurczę, muszę jednak zadbać o tę sprawę albo o inną. Więc wszystko powoli się kończy. Wszystko przemija. I podczas tych zajęć będziemy przygotowywać się do ponownego wychodzenia do świata. Ku ludziom, sytuacjom, relacją. Będziemy gruntować nasze praktyki autoregulacji emocjonalnej, puszczać oddech, no i przygotowywać się do stawiania kroków w nowej, otaczającej nas rzeczywistości. Więc grubsza tak wygląda cały ten cykl, do którego serdecznie Was zapraszam. Też tutaj pod koniec powiedziałem o autoregulacji, więc w trakcie tego cyklu też będziemy poznawać pewne ćwiczenia, które pomogą nam w autoregulacji. Autoregulacja emocjonalna, co to jest takiego? Czasami czujemy wielką złość, na przykład na nasze dziecko, bo zrobiło bałagan,
albo na partnera, partnerkę, bo nie da się już znieść, tak, tej osoby. I to, co zwykle się dzieje, to są te trzy rzeczy, o których mówiłem. Więc albo się mrozimy i nie mówimy, nie zostajemy ze sobą, albo właśnie się denerwujemy na tę osobę, albo właśnie odpuszczamy. Tylko odpuszczamy, nie mrożąc. Więc czasami, jak zadzieje się coś takiego, co nas zdenerwuje, pojawia się złość i ta złość po prostu się piekli. I najprościej byłoby się wykrzyczeć na drugą osobę, tak? Albo najprościej byłoby się zasmucić. Więc w trakcie naszych zajęć poznamy też techniki autoregulacji, w jaki sposób na przykład pójść do toalety, puścić wodę z prysznica, puścić jakieś radio i na przykład pokrzyczeć do poduszki, tak? Albo popracować z ręcznikiem, albo zrobić na przykład ćwiczenie na uziemienie i ćwiczenie na łuk, tak? Podstawowe ćwiczenia bioenergetyczne. Tak, więc zapraszam Was na te zajęcia, które odbędą się już za tydzień. Zapraszam Was do zapisów. Zapisy są przez Bartka, przez Centrum Soma. Jeżeli macie jakieś pytania, może zdaję sobie sprawę, że dzisiaj przekazałem Wam dużo materiału i też w takim trochę swoim stylu starałem się nie być z jakąś listą, z jakimiś punktami, co mam powiedzieć. Bardziej starałem się być z tym, co się po prostu we mnie pojawia, tak? Więc też zdaję sobie sprawę, że takie nieuporządkowanie, które też jest częścią mojej struktury, czyli pójście taki na żywioł, może być troszeczkę konfundujące, tak? Bo jest dużo rzeczy, które ja wiem, mnie się wydaje, że są oczywiste, ale może dla was niekoniecznie. Więc jeżeli macie jakieś pytania, czy też pytania co do cyklu, no to proszę napiszcie na czacie. Jeżeli jakieś coś wam się pojawia. Jeżeli nie, to też okej. Uwaga, sprawdzę, co tu jest. O, już są pytania wyżej. Okej. Tak, też muszę trochę ogarnąć. Tak, jest książka Marzeny Barszcz, Psychoterapia przez ciało. Marzena Barszcz jest moją mentorką. Ja jestem uczestnikiem właśnie szkolenia, chyba tego nie powiedziałem, trzeciego roku szkolenia analizy bioenergetycznej akredytowanej przez Florida Bioenergetic Society, gdzie naszą przewodniczącą, główną mentorką, nauczycielką jest właśnie Marzena Barszcz. Polecam tę książkę. To jest ciekawe, bo też dzisiaj przygotowałem, żeby wam pokazać różne książki Lowena, więc polecam do czytania książki Lowena, takie jak na przykład Miłość, Seks i Serce, bo jest to książka, są to książki takie fajne, ale nie medyczne. One są takie bliżej popularno-naukowości, tak? Tak samo mamy bardzo dobrą książkę o depresji, depresja i ciało, duchowość ciała, to, co już wcześniej pokazałem, Droga do zdrowia, witalności, Lęk przed życiem, też jedna z kluczowych rzeczy, lęk przed śmiercią, który jest polaryzacją lęku przed życiem. Są też książki po angielsku, jakby ktoś lubił czytać, Joy, radość, Zdrada ciała. Też polecam bardzo, jeżeli ktoś czyta po angielsku właśnie książkę Reicha, Charakter Analysis, bardzo wybitna książka. I jakby ktoś był zainteresowany Lowenem, to też niedawno wyszła biografia, autobiografia, może nie tak niedawno, Aleksandra Lowena, który już nie żyje, a żył, jeżeli się nie mylę, 98 lat. Całkiem sporo. Sprawdzę dalej. Tak, jeżeli chodzi o zajęcia, to jednak byłoby to ważne, żeby mieć tą kamerkę. Jednak byłoby to ważne, żeby mieć tą kamerkę, bo nasz kontakt jest już ograniczony, a poprzez kamerkę ja mogę was zobaczyć i też mogę o was zadbać, tak? W taki sposób, w jaki będzie to możliwe. Oczywiście praca online jest inną pracą niż praca grupowa. Procesy nie są też nastawione na to, żeby być bardzo głębokie, ale rzeczywiście kamerka by się przydała. No i też jest to zasób, z którego możesz skorzystać, tak? Więc to tak. To chyba tyle. Jeszcze jakieś pytania? Ktoś chciałby skorzystać z moich jakichś informacji, doświadczenia? W
W każdym razie serdecznie Was zapraszam. Cały cykl będzie kosztował 180 zł, pojedyncze zajęcia za 50. Gdzieś w takim swoim umyśle myślę, że 4 osoby jest to absolutne minimum, żebyśmy się spotkali. Grupa do 10, może troszeczkę więcej osób, w zależności jak nam będzie, ale też żeby było bezpiecznie, żeby było dobrze, bo mimo, że są to zajęcia online i nie są zagrażające, jednak to nie są zajęcia jogi, nie są zajęcia fitnessu i uruchamiają emocje, tak? Też ważne jest, żeby mieć swój pokój, swoją przestrzeń, żeby nikt nie wchodził. To też jest jak gdyby element naszego kontraktu, o którym będziemy mówić, żeby mieć swoją przestrzeń, żeby czuć się w miarę swobodnie. Oczywiście wiem, że sytuacja jest teraz wymagająca, ale na tyle, ile nam się to uda. Właśnie, czy potrzeba dużo przestrzeni do ćwiczeń? Więc przestrzeni do ćwiczeń nie potrzeba aż tak dużo. Ważne, żebyście mieli swoją matę, na której będziecie móc stać i żebym ja mniej więcej widział wasze ciało w kamerce, tak? Oczywiście, jeżeli ja mam na przykład 2 metry i mnie jest ciężko znaleźć taką przestrzeń, bo musiałbym być bardzo daleko, żeby być widzialny w kamerce, ale staramy się raczej być widziani. I znowu, jest to pewien zasób dla mnie, bo mogę wam bardziej was wesprzeć w facylitacji procesu, ale też wy możecie więcej sięgnąć, gdy ja widzę was dobrze. Ale też będziemy trochę pracować w takiej bliższej relacji, tak? Relacji do kamerki. Nie myślałem o tym, żeby zajęcia nagrywać, bo podczas zajęć istnieje coś takiego jak zasada poufności. Więc to, co w Vegas, zostaje w Vegas. Ja tak troszeczkę sobie żartuję tym powiedzeniem, ale to, co dzieje się na grupie i nie komentujemy tego poza grupą. Oczywiście możemy komentować to, co się wydarza nam osobiście. Na przykład, słuchaj, dzisiaj miałem takie spotkanie lowenowskie i po prostu poczułem to i to. Ale już mówić o kimś innym, tego nie robimy. Więc z tego powodu nie będziemy nagrywać tych zajęć, ponieważ będą one zawierały też wasze interakcje, tak? Nie każdy też chciałby być widziany. No i ta zasada bezpieczeństwa, to co mówiłem, ten holding tak zwany, holding tych granic jest w ogóle w analizie bioenergetycznej bardzo kluczowy i doceniany przez pacjentów, ale też ja osobiście bardzo, po prostu mnie on też służy, tak? Żebym ja nie musiał się potem przejmować rezultatami, które mogłyby być po prostu w ramach zdrowych granic, nie wydarzyłyby się. Więc to tyle. Czy jeszcze jakieś pytania, czy na wszystko odpowiedziałem? Tak, oprócz maty ręcznik, więc fajnie jest mieć ręcznik na zajęcia i lusterko. Lusterko może być malutkie, może być większe, może być lustro. Ręcznik może być taki zwykły, tak? Jeżeli nie macie to, ale jesteście w domu, więc raczej będziecie mieli, to taki mniejszy, ale ręcznik, lusterko. I może też w trakcie jednych zajęć powiem wam, jak można wykorzystać różne przedmioty z domu, na przykład krzesło, żeby zrobić łuk, tak, żeby odchylić, otworzyć serce i tak dalej, ale jeszcze o tym nie myślałem. To raczej tak zobaczymy, jakie będą potrzeby grupy. Więc ręcznik, mata i lusterko. No i komputer i kamerka, tak? To są te rzeczy, których potrzebujemy. Oczywiście w trakcie cyklu posługujemy się imionami, mówimy sobie po imieniu, nie pan i pani, wszyscy jesteśmy równi. Ja nie jestem żadnym nauczycielem, jestem po prostu osobą, która proponuje ćwiczenia i która tych ćwiczeń osobiście nie wykonuje, po to, żeby po prostu być z wami, żeby nie wchodzić w procesy. Chociaż na tych zajęciach online będzie trochę inaczej, bo będę wykonywał niektóre ćwiczenia, bo będę musiał wam pokazać, jak je się robi, tak? Ale na przykład kiedy już je pokażę, to albo będziecie symultanicznie ze mną je wykonywać, one są bardzo, bardzo proste, albo ja je zaprezentuję, zamodeluję, a potem wy będziecie je wykonywać, czy nie chcę mówić wykonywać, po prostu będziecie je przeżywać. Czy jeszcze jakieś pytania? Czy jest jakiś limit osób w grupie? No to tak jak powiedziałem, że od 4, myślę 10, ale jak się pojawi trochę więcej osób, to też sprawdzę to z moim superwizorem, bo też praca, którą będę z wami prowadził, będzie pod opieką superwizyjną. Już tłumaczę, co to jest. Po prostu w sposób, w jaki ja się przygotowuję, będę to konsultował z moim nauczycielem, z moim mentorem.
i też sposób, jaki proces przebiega. Więc wy zostajecie w tym wypadku absolutnie anonimowi, ja nie używam waszych imion, ale ta osoba, która jest jak gdyby moim superwizorem, mówi mi, co mogłoby być inaczej, w którą stronę pójść, więc to też jest jak gdyby taki kolejny zasób dla was, że ta praca będzie superwizowana. Czy jeszcze jakieś pytania? Mamy ostatnie 5 minut naszego sittingu. Słuchajcie, jeżeli nie ma pytań, to proponuję jeszcze nie kończyć, bo mamy jeszcze czas, ale żeby sobie tak spróbować poczuć właśnie swoje ciało, jakby to było. Właśnie wziąć wdech, wydech, puścić, wdech, wydech i zobaczyć, jak się mają moje dłonie. Tak poczuć, czy nawet tak pougniatać, czy w ogóle mam kontakt z dłońmi. Tak? Zobaczyć, jakby to było spróbować się dotknąć. I właśnie, czy dotykam siebie tak po prostu jak jakieś coś, czy mogę tak poczuć, że dotykam sam siebie. Tak? I zobacz, gdzie cię prowadzą ręce, do jakiego objęcia, może właśnie do takiego przytulenia siebie. Oddychaj, może właśnie dotknięcia swojej szyi. Złapanie się za głowę, może właśnie przeciągnięcia. Czego potrzebuje moje ciało, tak? Zobacz, jak twój oddech. Tak pozwól, żeby ciało cię poprowadziło. O właśnie, tak. O, widzę, że moja szyja potrzebuje. O, ja potrzebuję trochę naciągnięcia, tak? No bo ojejku, ja się nagadałem. Jak się ma moje serce? Tak? Czyli wychodzę od tego poczucia siebie do głębszego czucia. Co ja czuję, tak? Bo w każdej chwili swojego życia jesteśmy w ruchu fizycznym, motorycznym, energetycznym i w każdym momencie coś myślimy albo coś czujemy, tak? Jeżeli myślimy za dużo, to wtedy energia ucieka nam z odczuwania ciała, tak zwanego czucia ciała, idzie do głowy, tak? Jeżeli za dużo czujemy, to wtedy jesteśmy po prostu, nie myślimy, tak? Działamy często jak furiaci. Z czym dzisiaj jestem? Więc to będzie na tyle. Tak na koniec przyspieszony, zdaję sobie sprawę, że bardzo przyspieszyłem, tak trochę sztywno chciałem to zaprezentować wam. Więc dziękuję wam dzisiaj za spotkanie, zapraszam do zapisów, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie na Facebooku i życzę wam kontaktu ze sobą, dobrych relacji z waszym ciałem, czy przyjdziecie na zajęcia, czy nie przyjdziecie i czytania o Loenie. Dzięki.